Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie, ja też tak witam. A teraz witamy Was obydwie w dueciku. W przepięknej leśnej scenerii. Wybrałyśmy się do lasu na spacer, ale zaraz chyba będziemy z tego lasu rwać ile sił w nogach, bo znowu tam grzmi. Jedna burza poszła. Masz dobre buty? Co widać? Mam dobre buty. Mam dobre nogi. To będziemy darły, aż będzie furczało. Ale mimo tej burzowej pogody, mimo tego, że zaraz może tutaj padać, wyszłyśmy na łono natury, bo jest przepięknie i nie sposób jest siedzieć w domu na kanapie przed szklanym ekranem. Bardziej przyjemnie zdecydowanie jest wyjść i podziwiać łono natury. A że wybiło mi 100 tysięcy subskrypcji na kanale, to z tej okazji chciałam Wam, kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Podziękować za te 100 tysięcy subskrypcji, podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że w komentarzach wspieracie mnie, dodajecie mi siły, wiary, motywacji. Podziękować za to, że macie serce do drugiego człowieka. I podziękować również za to, że dzielicie się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą z drugim człowiekiem, z drugim widzem, wspieracie się, konwersujecie. I w końcu podziękować również za to, że przymykacie oczy na te wszystkie moje wpadki, błędy i potknięcia. Kochani, nie wiem nawet, jak Wam podziękować, nie wiem, co mam powiedzieć, ale chyba tak dzisiaj właśnie w tym odcinku po pierwsze podziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za to wszystko i opowiem tak troszeczkę historię powstania tego kanału, jak to się zaczęło, jakie tutaj miałam rozterki życiowe, w ogóle od czego się zaczęła przygoda moja z YouTube'em. Ja tutaj gadu, a Agnieszka mówi, że mnie zatłucze, bo ją pomary gryzą. Wiecie co, ale było tak, że idziemy ładny już kawałeczek, tak. Delektujemy się pięknem natury, a nagle one tak nas atakują. One czują burzę. One czują to coś do nas. No, ale... One czują miłość. One czują naszą krew. Ojejku, gryzą faktycznie niemiłosiernie. Ale jak się będziemy ale ruszały, my się nie poddajemy. Tak, to nas nie będą gryzły. Przed chwilą właśnie powiedziałam, przebieraj szybciej nogami, to nie będą cię tak atakowały. Idę za tobą. Agnieszka się wydrapała, ja też. No i tak wracając do historii YouTube'a. No to w sumie już jestem tutaj 3,5 roku, coś około 4 lat. Mi się wydaje, że 4 lata. No coś koło tego. Mhm. I powiem Wam, że na początku moim założeniem było mieć 1000 subskrybentów i 500 oglądających. To był taki chyba mój cel, taki mój szczyt marzeń. I w życiu bym się nie spodziewała, że dojdzie aż do takiego stanu 100 tysięcy. No naprawdę nie spodziewałabym się. Od czego to się zaczęło? W sumie o YouTubie nigdy nie marzyłam, ale od dziecka kochałam przyrodę, kochałam pole, kochałam przestrzeń, las, naturę i wszystko, co z nią związane. Miałam to szczęście, że mieszkaliśmy z rodzicami mojego taty. Babcia należała do koła gospodyń. Tutaj na zachód przyjechała praktycznie cała wieś ze wschodu po wojnie i wszystkie jej koleżanki to były osoby przedwojenne, które miały niesamowitą wiedzę, niesamowity bagaż doświadczeń, przeżyć i takich przejść życiowych. One z kolei miały niesamowitą wiedzę od swoich rodziców, od swoich dziadków i to była wiedza taka no, naszych pokoleń, wiedza stara. I ja uczestniczyłam w tym, babcia nigdy mi nie powiedziała nie idź, nigdy mi nie powiedziała, że tam nie jest moje miejsce. Te kobiety zawsze mnie brały, rozmawiały o swoich przeżyciach, potem robiły takie różne kulinarne rzeczy.
zbierały zioła, wymieniały się doświadczeniami i ja to słuchałam. A że no bardzo to kochałam, więc w jakiś sposób chyba wykorzystałam te osoby. I później, mając tych kilkanaście lat, chodziłam do podstawówki i miałam wtedy pierwszy raz zderzenie z akordeonem. To nie było tak, że ja od razu wiedziałam, czego chcę. No, nikt się nie rodzi i mając powiedzmy tych kilka latek, ja będę kimś tam. No, jeden chce być strażakiem, jeden chce być policjantem, ktoś inny jeszcze kimś. To są takie nasze dziecinne marzenia. Ja mając tych naście lat miałam pierwsze zderzenie z akordeonem i zapragnęłam gry na akordeonie. Kochałam już wtedy ziemię, kochałam pole, ale też ich muzyka mnie bardzo pociągała i urzekała. Moi rodzice zrobili tak naprawdę wszystko, aby mi to ułatwić. Kupili mi akordeon, wystali go w Gorzowie razem z wujkiem na spółkę. Stali chyba wtedy dwa dni za tym akordeonem. Załatwili mi prywatne lekcje u profesora Jaskulskiego w Kostrzynie i tam te lekcje pobierałam. No i jak już, wiecie, przyszła ósma klasa, taki uczeń, 15 niespełnoletni, staje przed wyborem kolejnej szkoły. I tutaj też nie było tak, że ja pyk i już miałam zdecydowany plan działania, gdzie pójdę dalej. Biłam się chyba pół roku z myślami, bo profesor namawiał mnie bardzo na szkołę muzyczną. Mnie z kolei ciągło rolnictwo, bardzo mnie ciągło rolnictwo i byłam, uwierzcie mi, niesamowicie rozdarta. Ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić i wtedy pierwszy raz tak naprawdę spytałam o poradę moich rodziców i moich dziadków i zebrało się takie konsylium rodzinne przy stole którejś z soboty przy śniadaniu. No i mówią tak, a czego ty chcesz? Ja mówię, nie wiem. Ja chcę i to, i to. A wtedy dziadek mi powiedział tak, dwóch srok za ogon nie złapiesz. Musisz wybrać to, co ty kochasz. Ja się spytałam wtedy rodziców, a rodzice mówią tak, nie, my za ciebie wyboru nie dokonamy, to jest twoje życie i to ty musisz wybrać. Decyzję zawsze możesz zmienić. Jeżeli chcesz, spróbuj sił w muzyce. Jeżeli chcesz, spróbuj sił w rolnictwie. A potem całe życie jest przed tobą i wybory możesz dokonywać nadal. I powiem wam, że pojechałam tak do profesora na którąś tam już z kolei lekcję. No i on mówi tak, że ja ci wystawię papiery i tak dalej, i tak dalej. I ja tak mówię, profesorze, ale ja chcę jednak iść do szkoły rolniczej, bo już wtedy mnie naprawdę ciągło. Profesor tak stanął i mówi, nie, ty chyba żartujesz. Ja mówię, że nie, naprawdę. I mówię, ale ja będę chodzić na te lekcje. Ja będę się dalej uczyć. A on wtedy tak stanął, popatrzył na mnie z taką rezygnacją i mówi, wiesz co, jak ty już pójdziesz do szkoły rolniczej, to z ciebie będzie muzyk jak z koziej dupy trąba. Tak powiedział mi profesor Jaskulski i miał niestety, może stety rację, bo grając na instrumentach klawiszowych, ja wtedy grałam na akordeonie i pianinie, palce trzeba mieć sprawne, nie można ciężko pracować, także rolnictwa z muzyką się nie pogodzi. No i wybrałam szkołę rolniczą w Mieszkowicach. Jeździłam dalej na lekcje gry na akordeonie i pianinie, ale tak jak profesor powiedział, miał rację. Taki muzyk ze mnie później został jak z koziej dupy trąba. Niestety nie da się pogodzić rolnictwa z grą na instrumencie klawiszowym, bo palce są, dłonie są zmęczone, palce są półsztywne, nie wychwytuje się ćwierć nut, nie wychwytuje się pół nut, pół nutę jeszcze okej, wygra się, ale niestety ćwierć nut to już trzeba mieć bardzo duży spryt w palcach, więc muzyka została już tylko w moim sercu, w mojej duszy. Kocham muzykę, ale wybrałam kierunek rolnictwa. No i jak wybrałam już ten kierunek rolnictwa, bardzo interesowały mnie zioła, las, przyroda. Chciałam robić zielniki, wydać w ogóle
książki, poradniki, takie z moich obserwacji, z wiedzy mojej babci, dziadków, przodków w ogóle, tą, którą właśnie nabywałam przez lata, jak jeszcze moi dziadkowie żyli, ci starsi ludzie tutaj we wsi i w okolicznych wsiach. Taki plan był. Opracowywałam zielniki. Te zielniki trafiały do studentów, trafiały na uniwersytety, do różnych placówek rolniczych. A potem przyszło gospodarstwo. Zdecydowałam się prowadzić gospodarstwo i moje plany co do poradników, książek, no musiały być położone na półkę i przez, powiedzmy, 30 lat obrastały kurzem. Ale jak to też kiedyś powiedziała mi taka starsza osoba, pamiętaj, życie zawsze się upomni o ciebie. I tak mnie nosiło, tak mnie coś nosiło. I w sumie córka mnie namówiła na kanał, bo to jest jej zasługa. Mamo, załóż kanał na YouTube. Ja mówię, jaki kanał? Jaki YouTube? Ja mówię, o czym ty mówisz? To dla mnie była w ogóle czarna magia. I ona mówi, mamo, ja ci wszystko pomogę zrobić, ja ci ten kanał założę. Ja mówię, dobra. Mówi, daj mi się zastanowić. Mamo, nie ma co się zastanawiać, działaj. No i wiecie co? I to było tak, że któregoś wieczoru córa usiadła, założyła, postawiła mnie przed faktem dokonanym, mówi, mamo, zakładamy kanał. No i ja tak mówię, zgłupia frant, jakiejś takiej odwagi do siebie nabrałam, mówię, dobra, zakładaj. Ale myślałam, że to jest żart bardziej. A ona, pyk, 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 mamo, musisz podać nazwę kanału. Jakiego kanału? Co ty mówisz? No, mamo, ja ci zakładam kanał. O, matko i córko, ja mówię, nie wierzę. O co chodzi? O co kaman, tak. No i ona mówi, mamo, szybko musisz, bo żeby założyć kanał, musi być nazwa kanału. Ja mówię, Boże, nie wiem, wpisz Renia. No mamo, Renia, no co ty gadasz, nie? Mówi, wymyślaj tutaj. Kto by zwrócił na Renia? Nie, no jakoś tak, no i nie wiem skąd, nie wiem dlaczego palnęła mnie kobieta z zachodu. No i tak wklepała w ten kanał. I słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę, bo gdyby nie ta nazwa, ja bym w życiu jej nie znalazła. No, nie znalazłabyś mnie, ale tak się właśnie to zaczęło i później, wiecie, pamiętam moje pierwsze filmy. Ja ogólnie jestem osobą bardzo wstydliwą. Zresztą już wiecie, ci, którzy gdzieś tam przypadkowo mnie spotkali, robię się czerwona jak burak. Tutaj może tak zza kamery wyglądam, że o, jaka odważna, jaka tego. Nie, to tak nie jest. Słuchajcie, ja to potwierdzam. W 100% jest bardzo, bardzo wstydliwa. Wyciągnąć mnie gdziekolwiek, to już jest w ogóle sukces. Ja bym się najchętniej zaszyła o tu, głęboko w tym lesie. A mnie się udało. Tak. I wykopała sobie taką ziemiankę i w tym lesie bym sobie żyła gdzieś z dala, tak w takiej cywilizacji. W takiej dziczy. Ale tak mniej więcej to się zaczęło i pamiętam swój pierwszy film. Pamiętam, jak ja się... No kurczę, teraz to ja pamiętam, jak mnie komary gryzą. Czekajcie chwilę. To nic. Ogoniłyśmy się z komarów. No i wracając do tematu, pamiętam swoje pierwsze filmy, jak ja się wstydziłam, jak ja się bałam tych komentarzy, tego, jak mnie ludzie odbiorą, że ja taka, no taka szara mysz ze wsi, nie mająca o niczym pojęcia. Te filmy moje, Boże, pożal się. Nie umiałam tego zmontować, nie mam super programu, nie mam jakichś, nie wiem, super statywów, super kamer, zwykłe, najprostsze rzeczy, bo tylko takie jestem w stanie obsłużyć. No i bałam się, po prostu bałam się tego wszystkiego i później jakoś tak zaczęło to iść, zaczęły te subskrypcje przybywać, pojawiły się pierwsze osoby stałe, które bardzo mnie motywowały, wspierały, dawały mi taką siłę, wiarę. Pojawiły się też pierwsze komentarze takie uszczypliwe. Może to nie była aż taka krytyka, aż taki hejt, ale uszczypliwe. No właśnie, naprawdę, jak to odbierałaś? Jak to przyjmowałaś? Bardzo źle. Płakałam, przeżywałam to.
miałam takie chwile rzucić ten kanał, zostawić. Dlaczego? Dlaczego ktoś robi mi taką przykrość? Dlaczego ktoś mówi tak, jak to jest nieprawdą? Ja nie mogłam się z tym pogodzić. To było dla mnie chyba takim największym bólem właśnie, jeżeli chodzi o YouTube. Te komentarze takie uszczypliwe, gdzieś kąśliwe. Później, nie będę tutaj mówiła nazwy tego kanału, ale kobieta z bardzo dużego kanału, nawiązałyśmy kontakt i ona do mnie mówi: dziewczyno, jeżeli ty się będziesz przejmowała kilkoma uszczypliwymi osobami, to od razu ten kanał zamknij, ale jeżeli to jest twoją pasją, chcesz coś przekazać, zaciśnij zęby, zaduś pięści i stań się twarda, bo inaczej nie masz szans na tym YouTubie. I też powiedziała mi takie zdanie, że każdy, kto ma kanał na YouTubie, zderza się z podłością osób. Zderza się z fałszem ludzi. Ludzie atakują człowieka bezpodstawnie, nie mając ku temu w ogóle jakichkolwiek podstaw. I ona mi wtedy powiedziała, takie osoby niestety powinny udać się do psychoterapeuty na psychoterapię, bo coś jest nie tak do końca z ich osobowością, skoro nie znając drugiej osoby, atakują ją, oceniają ją tak naprawdę bezpodstawnie, nie mając ku temu żadnych podstaw, bo ktoś tam się źle wypowiedział, ktoś zrobił błęda, czy no nie wiem, nie spodobał się z figury, z postury, z wypowiedzi. To nie tak. I no tu dzisiaj, szczerze powiem, przepłakałam wiele nocy, przepłakałam wiele dni. Oj, nawet też mi się zdarzyło tak tutaj ostatnio płakać przez komentarze, a Renia mówi, no co ty dziewczyno, no daj sobie spokój. Ty? Poddasz tak się? Uwierzcie mi, że ja już byłam gotowa w ogóle u Reni się nie pojawiać, nie nagrywać, nie odzywać. Ja też byłam już w sumie 3 razy o krok odrzucenia tego wszystkiego, całego tego kanału. I z tego co wiem, niestety wszyscy ludzie, twórcy YouTube'a mają ten sam problem, stają przed tym samym dylematem. Ale tutaj też i powiem, że dzięki tym osobom takim złośliwym, kąśliwym, chyba stałam się twardsza, bardziej może taka odważna, bronić tego, co dla mnie ważne, bronić Agnieszki, bronić gdzieś tam mojej rodziny, osobowości. No chyba jestem odważniejsza, silniejsza. No, silniejsza ode mnie. Cicho, bo mnie atakuje wsza jelenia. Przerwa na zlikwidowanie. Już jest okej. O, dziękuję. Tak no mnie pogłaskałaś jak mamusia córeczka. Jest okej. Okay. Ojoj. Proszę bardzo, jak się zrobiło sentymentalnie w I tym momencie. Wracając do takich osób, one tak naprawdę są bardzo ubogie. Dokładnie, dokładnie. Też muszę powiedzieć, że dzięki YouTube'owi poznałam Krzysia, osobę, która jest mi na dzień dzisiejszy jak brat. Stworzyliśmy relacje naprawdę bardzo przyjacielskie i chyba tak naprawdę wszystkim bym życzyła takich relacji, spotkania takiej osoby, która stałaby za wami murem w każdej sytuacji. I tutaj też pojawiały się różne komentarze na początku. Później jak już nas poznaliście, to wszystko zaczęło się toczyć takim biegiem, ale też płakałam, przeżywałam, dlaczego ktoś pisze takie naprawdę niesmaczne rzeczy, nie znając nas. Tak. Widzi coś, czego w ogóle nie ma. Z Krzysiem znamy się już kilka ładnych lat. No, a ile tak naprawdę? Szczerze powiem, że nawet bo powiem nie ci wiem, szczerze ile... mówiąc, ja nawet nigdy nie zadałam wam tego pytania. Ile nie wiem, lat się znacie? Nie wiem ile lat, ale jakoś na początku mojego istnienia na YouTubie żeśmy się poznali, los nas zetknął. No i tak nawiązała się przyjaźń braterska, bo jesteśmy jak brat i siostra. Potem dołączyła Agniesia, która też w spektakularny sposób dołączyła do naszego duetu i z duetu zrobiło się trio. Czyli weszłam z butami do nich. Poniekąd tak. No ale dzięki temu dzisiaj tworzymy naprawdę świetne trio. Tak naprawdę można powiedzieć, traktujemy się jak rodzeństwo.
i jesteśmy jak ci trzej muszkieterowie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pomagamy sobie, wspieramy się jak trzeba, to stajemy w swojej obronie. I chyba to jest tak naprawdę piękne, bo dzisiaj ludzie odeszli od tego, co jest najbardziej wartościowe. Poszli w kierunku pieniądza, pogoni za tym pieniądzem, zapominając tak naprawdę o drugim człowieku. Także tak to wyglądało, tak to leciało. No i tutaj w tym momencie jeszcze raz Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie. I bardzo, ale to bardzo dziękuję moim sąsiadom, mieszkańcom mojej wsi, wsi okolicznych, za to, że też dajecie mi tyle siły. Oglądacie mnie i bardzo często mi kibicujecie, takiego dajecie mi mentalnego kopa. Za to bardzo, bardzo Wam, kochani, dziękuję. Pomału już wracamy. Komary kąsają niemiłosiernie. Burze chodzą jedna za drugą. Jest parno, bardzo parno. Pajęczaki nas dopadają. Wszystko nas tutaj atakuje, co tylko możliwe. Za chwilę nas deszcz zaatakuje, także będziemy się pomału zwijać. Samochód zostawiłyśmy sobie w Janosiku. To jest takie miejsce tutaj w środku lasu, pomiędzy wsiami, z dala od wsi, z dala od cywilizacji. Przytulne, jest taka chatynka, można sobie posiedzieć, są ławki i tutaj dosyć często różni ludzie przyjeżdżają troszeczkę odpocząć. My byłyśmy w głębi lasu, przeszłyśmy kawał kilometrów, ale już wracamy, bo jesteśmy tak... O, grzmi. To jest znak, że czas mamy wracać. Tak, wsiadać w samochód i wracać do domu, co też skrzętnie czynimy. A z Wami, kochani, się żegnamy i jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystko, za to, że jesteście, za całe ciepło, dobro, no i za cały całokształt. Ja również Państwu dziękuję, że też mnie przyjęliście tak serdecznie od momentu, kiedy się pojawiłam u Reni na kanale. Więc pięknie dziękuję. Powinien tutaj dzisiaj jeszcze być Krzyś, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy w tym momencie. No brakło tutaj tego jednego ogniwa, aby był cały zespół, całe nasze trio. No ale niestety siła wyższa, prace, obowiązki uniemożliwiły Krzysiowi dotrzeć tutaj w tym czasie. Być może dotrze w troszeczkę późniejszym czasie. Może my to zrobimy prędzej. Któż to wie, jak to będzie? Ale... No jest fajnie, no jest fajnie. Ja mam nadzieję, że się będę widziała z Państwem za tydzień, bo w tym tygodniu już wracam, dzisiaj wracam do siebie. Tak. Reniu, dziękuję Ci też za ten piękny czas i Państwu. I ja również dziękuję. Do następnego. Pa, pa.